Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid. Dzisiaj taki następny odcinek slangów. Słuchajcie, są już następne jajka. Tutaj, słuchajcie, są dwa. Tam jest jedno. Gdzieś te jeszcze na dole były. Tutaj są dwa. Tutaj są dwa. Nie wiem, czy widać, bo nie mam flesza włączonego. Tu są dwa. Także tak to na razie wygląda. Dopiero gąbką dałem jedzenie, się rzuciło na jedzenie. Także dzisiaj jest trochę gorsza pogoda. Nie wiem, czy wypuści gołębie, czy nie. Jeszcze zobaczę. Jakby ktoś chciał gołębie młode sobie zamówić, to piszcie. Tylko jak naprawdę ktoś jest zdecydowany, bo tutaj no mówię, też nie mam byle jakich gołębi, już to 40 lat powtarzam. W większości to mam gołębi od wujka, tutaj też od dobrego hodowcy, to jest mojego rejonu, od mistrza. Tutaj na przykład mam tą szmerkę, samiczkę. Tylko gdzie ona jest? Się gołębie rzuciły na zboże i tutaj nie widzę. No w każdym razie, o właśnie, tutaj ona jest. Tam złapię tak jak powinno. Czekajcie, o. To jest ta samiczka, to jest 2016 rok, ja ją mam od młodego gołębia. Jest u mnie, no, od młodego gołębia. Jest u mnie już 5 lat. Także to jest mój najstarszy gołąb. Tak na ten moment. Po niej mam tą samiczkę i po niej mam też takiego siwego samczyka. Także w większości, no to mówię, gołębie mam albo dwójka, albo też tam od innych hodowców. Albo tutaj od tego hodowcy z mojego rejonu, co niedaleko mnie w sumie mieszka. Także tak to wygląda. Jakby ktoś był zainteresowany młodymi, to piszcie. Także taki krótki odcinek. Nic więcej w sumie nie mam do dodania. Tam więcej jajek nie ma. Więc to by było w sumie na tyle. Jeszcze tylko sprawdzam dokładnie. Tutaj gdzieś nie mam jeszcze jajek. Nie ma, dobra. Także to w tym odcinku było wszystko. Ja się z wami żegnam. Także. A jeszcze wam muszę dodać, że jakbym ogólnie udało mi się sprzedać trochę tych gołębi, to bym musiał sobie kupić jakieś gołębie na rozpód, bo tutaj w większości gołębie są swoje, że tak powiem, a wiadomo, krew trzeba wymieszać, znaczy dobrze jest krew wymieszać. Tutaj chodzi mi o te gołębie, że właśnie lepiej czasami po prostu kupić też gołębie od innych hodowców. Ja mam gołębie od różnych hodowców, ale właśnie fajnie by było kupić jakieś gołębia z rodowodem. Na przykład takiego DV albo Belga albo Holendra. Najlepiej parkę. To już jest też urozmaicenie w stadzie. Też to jest i też to inaczej wygląda. Dobra, także mówię, jakby ktoś chciał kupić te gołąbki, te młode, to by chciał sobie zarezerwować. I ktoś był zdecydowany, to wpiszcie w komentarzu. Także ja się z wami żegnam. Także cześć.